Dzień dobry wszystkim. Sabina Walter, Love Intimacy Coach. Dzisiaj mam przy sobie bardzo specjalnego gościa. Ja na moich mediach nigdy się do tego jeszcze nie przyznałam. Natomiast powiem, jestem osobą, która wyczuwa energię. Energię ludzi, którzy mnie otaczają, i energię też tych sytuacji, które mnie otaczają. I żeby było to bardzo ciekawe, to energię mojego dzisiejszego gościa, to wyczułam właśnie zanim ją poznałam. I to było bardzo piękne spotkanie. Ja też w ten sposób podchodzę do tego, kogo wybieram sobie do tego, aby pracować z tą osobą. Ja też kieruję się tą samą energią w przypadku tego, jak wybieram sobie przyjaciół, kogo wybieram sobie do tego, aby mnie poprowadził na tym etapie. To jest zawsze takie odczucie w ciele, takie mocne odczucie w ciele. I to jest to coś, co mnie połączyło właśnie z Sylwią. To jest to coś, co obie nas bardzo łączy. Ja, no nie przedłużając, kochani, Sylwia Bińczyk przed Wami i za chwilę pogadamy na tematy związane z tym, jak intuicja mieszka w ciele, o cielesności, o kobiecości w ciele, o seksualności, która przepływa przez kobiece ciało i o tym, jak ta energia rzeczywiście z nas emanuje. No, Sylwia, bardzo Ci dziękuję, że jesteś, że zgodziłaś się na tę rozmowę, i jestem przeszczęśliwa, że mogę Cię gościć. Po prostu, no, dzień dobry. Dobry. Ja Ci, Sabina, bardzo dziękuję za to zaproszenie. Czuję się wyróżniona i zaszczycona, nie ukrywam. I to, co powiedziałaś o nas, no to podpisuję się tym całym sercem. I ja też Cię wyczułam. I też poczułam Cię bardzo mocno, intensywnie. I tak się nasze drogi po prostu zeszły. Na jakimś etapie był taki moment, że rzeczywiście Twoje naprawdę niezwykłe umiejętności bardzo mi pomogły, bo ja nie do końca czułam, a kto z nas tam nie był, jakby to było oko cyklonu. Wiemy, że coś się dzieje, wiemy, że czujemy się źle, wiemy, że są jakieś objawy, które temu towarzyszą, ale nie wiemy, co dokładnie z tym zrobić do końca, bo nie widzimy tego, kiedy jesteśmy wewnątrz tego. I Sylwia naprowadziła mnie fenomenalnie i to w bardzo intuicyjny, bardzo miękki, delikatny sposób. To nie była rozmowa, która byłaby tu masz problem, zrób to. To była rozmowa, jakby tu czuję to coś takiego, tam czuję coś takiego. I podczas tej rozmowy działy się cuda już wtedy. Już wtedy. I to było bardzo mi wtedy potrzebne. I ja naprawdę no, chciałabym, żeby każda kobieta, każdy mężczyzna zaznał takiego czegoś. Po prostu nie przedłużając, wiesz co, Sylwia, mnie bardzo ciekawi, jak doszłaś do tego, żeby być tu, gdzie jesteś? Co stoi za tobą obecną? Jaka jest twoja historia? Jeśli mogłabyś to przybliżyć, to opowiedz proszę. Moja historia jest bardzo, bardzo prosta i bardzo złożona, że tak powiem. Ja od początku, odkąd pamiętam, odkąd się urodziłam, czułam intensywnie, czułam świat intensywnie, widziałam inaczej. I to było ze mną zawsze. Te odczucia, te wizje, które przychodziły, ja traktowałam je bardzo, bardzo naturalnie, bardzo normalnie. Ja nie robiłam z tego nie wiadomo czego, po prostu było ze mną cały czas. I przyszedł taki moment w moim życiu, w moim rozwoju, gdzie ja sama ze sobą musiałam dojść do porozumienia. A co mam na myśli? To mam na myśli, że nie układało mi się w życiu. Pozornie to wszystko wyglądało bardzo z zewnątrz ładnie, bardzo kwieciście, jednak ja w środku byłam bardzo nieszczęśliwa i czułam taką pustkę. Nie wiedziałam, czym tą pustkę mam zapełnić, co ta pustka w ogóle oznacza we mnie. I wtedy bardzo się intensywnie też w moim życiu osobistym działo. Kiedy już nie pomagały mi takie zwykłe rozmowy z przyjaciółką, z koleżanką, to musiałam zasięgnąć po prostu porady. Musiałam pójść do psychologa, żeby zdefiniować siebie na nowo, żeby zobaczyć, co jest nie tak, że jak robię dobrze, to wychodzi źle, że jak staram się za bardzo, to jednak to nie wychodzi na moją korzyść. Jasne. I wtedy zanurzyłam się w taką głęboką naprawdę psychoterapię, poddałam się temu całkowicie, zanurzyłam się w psychologię głębi, psychologię Gelsztat,
Miałam przewspaniałą psycholog, która mnie w tym prowadziła i zaczęłam odkrywać siebie na nowo. Zaczęłam widzieć te mechanizmy, które mnie blokowały. Przede wszystkim to, że nie miałam granic. To, że jako osoba, jako kobieta wysoko wrażliwa, ja odczuwałam emocje innych, a się z nimi definiowałam. Co się za tym wiązało, że nie stawiałam granic, że nie miałam zdrowych granic. Musiałam się tego nauczyć. Musiałam się łapać w swoim życiu osobistym na takich sytuacjach, w takich miejscach, gdzie wiedziałam, że nie mogę już iść starym schematem, musiałam stanąć, zatrzymać się i zrobić zupełnie coś odwrotnego. I to mnie naprawdę kosztowało dużo wysiłku i dużo takiego zaufania sobie. Naprawdę kilka lat byłam w takiej głębokiej psychoterapii, gdzie też gruntowałam siebie. Gruntowałam, stawałam na własnych nogach, stawałam za sobą, za swoją prawdą. I przyszedł taki moment też, że to już przestało mi wystarczać, że czułam, że ja jestem gotowa na coś głębiej. Czułam taką wewnętrzną też potrzebę czegoś głębiej, bo wiedziałam, że doszłam do jakiejś ściany. I wtedy weszła właśnie taka głębsza duchowość, gdzie ja mogłam się otworzyć, gdzie mogłam zacząć eksplorować inne wymiary siebie. I tak zaczęła się moja droga. Pięknie. I z pewnością ona była okraszona wieloma i upadkami, i sukcesami. Oj tak. Oj tak. Myślę, że to jest coś takiego, co podziela większość tych ludzi, większość tych z nas, którzy rzeczywiście osiągnęli jakiś stopień rzeczywiście mentalnego spokoju, takiego samospełnienia. I takiego określenia, tego chyba najważniejszego pytania, na jakie trzeba sobie odpowiadać co jakiś czas, kim jestem i co ja mam do przekazania. To są bardzo trudne pytania, bardzo egzystencjalnie ciężkie, ale jak się już raz dobiję do tego pułapu, że już wiem przynajmniej, kim nie jestem, że wiem, gdzie są moje granice właśnie, bo czym są granice, jeśli nie tożsamością? Tak, i wyrazem miłości do siebie tak naprawdę. Zgadza się. To myślę, że w tym punkcie już rzeczywiście gruntuje się coś więcej właśnie. I powiedz mi może jeszcze, Sylwia, co musiało się stać, żebyś stała się taką, jaka jesteś? Co rzeczywiście musiało się stać w swoim życiu, żebyś rzeczywiście dzisiaj była tą Sylwią, którą jesteś? Na pewno musiało się stać to, że musiałam zaufać swojemu wewnętrznemu prowadzeniu, swojej wewnętrznej mądrości, połączeniu ze sobą wewnętrznie, ze swoją intuicją, którą miałam od zawsze, tylko że ją zagłuszałam. Zagłuszałam ją, no bo intuicja, jak to intuicja, nie jest racjonalna, ale kiedy szłam w zgodzie z intuicją, to, no to wszystko się zaczynało układać. Ja powiem wprost, że chyba większość moich klientek, ja dawniej również, jeśli chodzi o intuicję, to było bardziej takie, że to jest jakiś ezoteryczny szósty zmysł i w zasadzie to tylko niektórzy to mają i ja tego nie mam. Choć czasami gdzieś tam są jakieś takie sygnały wewnętrzne, że może lepiej tego nie robić, nie? A potem okej, trzeba było tego nie robić, czemu tego nie postawiono, nie? Dokładnie tak. Naprawdę, wszystkie moje klientki mają z tym problem. Wiesz co, ja bym od tego może chciała jakby wejść w kolejne pytanie, bo mnie to bardzo ciekawi. Co według ciebie jest tym takim największym wyzwaniem na ten moment kolektywnie u kobiet? Z czym one mierzą się najbardziej według ciebie? Co jest takim największym problemem? To, co ja obserwuję u kobiet i to, z czym one się zmagają, to jest na pewno brak połączenia z ciałem, z sercem, z ciałem, z cielesnością. I ogólne przemęczenie, to, że kobiety są naprawdę zmęczone i przemęczone, one są wydrenowane po prostu. Tak, racja. One są, tak nie pozwalają sobie na chwilę odpoczynku, nie potrafią odpoczywać, nie umieją odpoczywać. Ja nawet kiedy rozmawiam z kobietami, to one mówią, że wiesz,
chciałabym się po prostu położyć na plaży i na piachu i nic nie robić, ale już na samą myśl o tym czuję się zdenerwowana, czyli ona czuje, że musi być cały czas w ruchu, ona cały czas musi coś robić, ona cały czas musi działać, bo jeśli nie działa, no to nie czuje się wartościowa, no bo nie czuje, że Oj, zasługuje. tak. No, to ląduje mocno. Ja to też właśnie obserwuję i to też mnie dawniej dotyczyło. Jeżeli nie będę ciągle w takim stanie peak performance, no to w takim razie ja nic nie znaczę, albo znaczę znacznie mniej niż inni, którzy są w tym stanie i to jest toksyczne. To jest toksyczne, ale to bardzo dziękuję, że to powiedziałaś, bo to jest coś, z czego my nie zdajemy sobie sprawy, bo mam takie wrażenie, może też to potwierdzić ze swojej perspektywy, że po prostu szukamy jakby podświadomie takiego potwierdzenia, że tak już jest i tak wszyscy mają, więc ja też tak powinnam, i że to jest albo moje ulubione, że to jest normalne. Dokładnie tak, że to jest ten program, który każe cały czas działać, cały czas coś robić, że jak wszyscy koło to robią, no to ja też muszę. No to ja też Właśnie. muszę się wykazać, to ja muszę też pokazać, że potrafię, że zrobię, że dam radę, że no cały ten dialog, który się pojawia przy okazji a to nas bardzo drenuje, bo my w swojej energetyce, jeśli osadzimy się w naszej kobiecości, to jesteśmy przyjmujące energii. Tak. Czyli my musimy de facto odpocząć i dać sobie prawo do tego, że wszystko się dla mnie zadzieje, co chcę, tylko muszę na to pozwolić, muszę się na to otworzyć, muszę to przyjąć, otworzyć się na to przyjmowanie. A A jak kiedy właśnie? jesteśmy pozamykane, to wkrada się ten musizm, że ja muszę, że ja powinnam, że ja, jak ja nie zrobię, to się w ogóle świat zawali, że im więcej na siebie wezmę, im więcej zrobię, im więcej będę działała, to coś znaczę. Tak, i tu zdecydowanie myślę, że wchodzimy na ten taki ten poziom pod tytułem: jak ja mam coś przyjąć, jeżeli ja ciągle daję? I z drugiej strony, jak ja mam dać coś sobie, jeżeli nie umiem nawet przyjąć od siebie? Tak. To są bardzo ciekawe rzeczy, natomiast myślę, że większość kobiet, naprawdę, no, większość moich klientek, pokuszę się w zasadzie wszystkie moje klientki, na jakimś etapie przynajmniej i w jakimś kontekście, zaczęły przedkładać kogoś nad siebie lub jakieś sytuacje jako bardziej priorytetowe niż one same. I tu jest masa rzeczy, masa usprawiedliwień, masa wymówek, które to poświadczają, ale też coś, za czym można się schować, żeby te wymówki stały. I tu może wyjdę na śliski temat w tym momencie, ale na przykład, no, muszę się poświęcać, bo jestem matką. Tak. Bo mam małe dzieci. Natomiast no, szczęście dziecka i dobrobyt dziecka i to, jak wzmocnione i pozytywne ono jest później w świecie, zależy w tym, jakie ma wzorce. I może czasami właśnie nie trzeba tak pucować tego mieszkania, kiedy ono nabrudzi. Może nie zawsze trzeba mieć jakiś super organiczny posiłek, jak, nie wiem, robiony przez 2 godziny z najlepszych możliwych składników. Może czasem po prostu można coś zamówić. Albo poprosić babcię, dziadka czy przyjaciół, którzy też mają dzieci. Może czasem wystarczy być dość dobrą, a nie trzeba być perfekcyjną, ale myślę, że ta presja właśnie, taka tego muszę po prostu. Właśnie musizmu, o którym wspomniałaś, że to jest najgorsze, co można zrobić. Przy czym te jakości też przekładają się później na inne. Ale patrząc, wiesz co, Sylwia, na to przez pryzmat tej niszy, w której ty jesteś, tego, czym ty się zajmujesz i co oferujesz, to co jest tym czymś, co cię najbardziej frustruje jakby w obecnym świecie? Na pewno to, że erotyka i seksualność zostały bardzo spłycone do. No, tylko i wyłącznie są związane z seksem. I to z Okej. takim, że tak powiem, powszechnym. A tym nie są. A tym zupełnie nie są. Seksualność ani erotyka. I to jest. To jest, co mnie smuci, co mnie.
ale też mi daje taki drive do tego, żeby się w tych energiach rozgaszczać, żeby jeszcze lepiej nimi nawigować, żeby jeszcze bardziej się z nimi kontaktować, bo tak naprawdę energia seksualna, no to jest nasza energia życiowa, to jest energia kreacji. I to za tym stoi cała potęga, a zostało to naprawdę zmarginalizowane według mnie, bardzo. Oj tak, bardzo to ze mną gra, co mówisz. Zresztą to też jest nisza, w której ja jestem. Naprawdę staram się pokazywać i podawać takie przykłady czy sentencje, w których chociażby staram się mówić, że seks to jest 1% seksualności. Że seks jest tylko jakimś rodzajem niewielkiej części fizycznej manifestacji całego aspektu. A skupiamy się tylko na tym. Tylko na tym, co jest widoczne. I to jest bardzo spłycające, dokładnie tak jak mówisz. Co myślisz, że można by zrobić? Gdyby wyobrazić sobie, że możemy podać jakąś prostą wskazówkę dla kobiet lub dla kobiet i mężczyzn, którą mogliby pójść, żeby to trochę zgłębić albo odwinąć z jakiegoś tabu, czy po prostu zgłębić jakąś większą warstwę seksualności, erotyki, to czy jesteś w stanie podać jakąś taką radę albo jakąś wskazówkę, w którą stronę w ogóle pójść? Taką najlepszą chyba wskazówką według mnie, gdzie ja się zaczęłam kierować, no to jest czego ja chcę i czego ja pragnę tak najbardziej. To jest takie, wiesz, zagłębienie się w siebie, bo tutaj możemy skonfrontować się z niewygodną prawdą o sobie. Że to, co ja chciałam, to wcale tego nie chciałam. Właśnie, właśnie. Że to wcale nie jest to, czego pragnę. Na przykład już nie ma we mnie zgody na taki mechaniczny seks, który nie jest satysfakcjonujący dla mnie jako dla kobiety. I myślę, że dla partnera też nie, czy ukochanego, że jest coś więcej i ja chcę coś więcej. I tu jest to przede wszystkim ten wektor uważności skierowany na siebie i bycie takiej szczerości radykalnej ze sobą, naprawdę czego ja pragnę. Oj, to bardzo ze mną gra. Radykalna szczerość, tak. Nie wiem, jakie jest Twoje doświadczenie, ale zauważam i w moim życiu, i u wielu klientek, z którymi mam ten zaszczyt pracować, że stawiając właśnie na siebie, stawiając siebie jako priorytet i taki zwrot ku swoim potrzebom, wyrażaniu swoich potrzeb, może się wydawać egoistyczne, a de facto staje się w pewnym momencie najwyższym rodzajem altruizmu. I tu mam na myśli to, że kiedy się to wyraża, to druga osoba wewnątrz tej relacji, w której jesteśmy, niesamowicie na tym zyskuje. Bo się okazuje często, że ja myślałam, że ty tego chcesz, ja myślałem, że ty tego chcesz. I ona zaczyna teraz o tym mówić i zmieniać i komunikować. I on najpierw skołowany, ale potem w sumie nie, no to jest fajne. Cieszę się, że tak robisz, zgłębiajmy to dalej. I oni oboje równolegle się rozwijają. Tylko dlatego właśnie, że ona postawiła na ten zdrowy egoizm. Tak, tak, dokładnie tak jest. I to, co wydawało się tabu, może być afrodyzjakiem, może być tym kołem napędowym w związku, jeśli oczywiście mężczyzna jest otwarty, tak? Jeśli ten związek gdzieś tam razem ewoluuje, gdzie jest też gotowość i otwarcie mężczyzny na eksplorowanie nowych obszarów, bo tutaj też może być różnie. Bo to jest też tak, jak ja pracuję na przykład z klientkami, że kiedy one wchodzą na tą drogę poznawania swojej seksualności, rozsmakowywania się w swojej erotyce, to wydaje się, że partner wtedy zostaje trochę w tyle. I wtedy to bywa trudne, bo kiedy już jesteśmy w tym, no to chcemy tego doświadczać z partnerem, a on wtedy no też ma takie prawo do tego, że może tego nie chcieć, może tego nie rozumieć, może nie chce wchodzić tak za bardzo głęboko. Może to jest dla niego za szybko. Tak, dokładnie tak. Może się zacząć bać. Może tego nie rozumieć. I wtedy należy to zostawić i nie wywierać tak zwanej presji i nie ciągnięcia go za rękę i nie wsadzania mu palca w oko i nie nastawiania mu ostrości,
tylko po prostu zostawić to i zgłębić się w siebie bardziej, że dlaczego na przykład ja to chcę tak bardzo, tak? To jest bardzo ważne, co mówisz, bardzo ważne, co mówisz, bo ja to widzę też w dynamice mojego małżeństwa, które jest fenomenalne, ale widzę to też właśnie u moich klientek, gdzie one zaczynają się rozwijać i zaczynają pragnąć czegoś więcej, robią rzeczy trochę inaczej, praktykują coś innego i one bardzo chcą doświadczać tego ze swoimi partnerami. Ja również z moim mężem również chcemy tego doświadczać, jeżeli mam jakiś nowy pomysł albo wbijam na jakiś nowy poziom mojego rozwoju. Natomiast zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że taki moment tego rozwoju trochę sprawi, że się rozminiemy. I tu właśnie to jest bardzo kluczowe, co powiedziałaś. Ja bym chciała, żeby każda kobieta o tym pamiętała. To jest moment, kiedy jeżeli go zapraszasz, jeżeli chciałabyś, żeby on czegoś doświadczał z tobą, to trzeba mu dać wolność, żeby on to wybrał. I trzeba naprawdę skupić się wtedy w 100% na sobie. Bo my robimy bardzo brzydką rzecz. Ja też to robiłam. Wiele moich klientek to robi. Próbujemy ich przekonywać, tłumaczyć, negocjować, zapraszać nawet, pokazywać. I zobacz, ja potrafię, ja umiałam, to ty też będziesz mógł. I inni mężczyźni też to robią. I są przykłady i tak dalej. Spróbuj, będzie fajnie. My nie wiemy, kiedy wchodzimy w rolę takiej mamusi. Dokładnie tak. Takiej, ja wiem, co dla ciebie jest dobre. I będzie ja cię będę za rękę i ci pokażę, tak. Właśnie. Pokażę ten kierunek. A tutaj no, ta empatia się przydaje i to takie wyczucie drugiej osoby, że ona może nie być na ten czas gotowa po prostu na to, że ma prawo do tego też. I później się dzieje magia, bo kiedy my same ze sobą pracujemy i tak w rzeczywistości może to wyglądać, że żeśmy się oddalili od siebie, to może przyjść ten czas, kiedy my poprzez własną zmianę, własnej energetyki, ten partner przy nas, on się po prostu zmienia. On się zmienia w ogóle bez jakiegokolwiek narzucania mu, bez jakiegokolwiek pokazywania mu drogi, wskazywania palcem, co musi przeczytać, pojechać i on się zmienia. I on się po prostu zmienia. I to jest właśnie ta magia. I później, no różnie może się zadziać, bo te konfiguracje są różne, bo ludzie się rozstają też. Tak, to jest częsty scenariusz. I teraz jest to bardzo, bardzo, bardzo nagminne i to też na przykład może ta droga prowadzić do pięknego rozstania. Do takiego rozstania, nie do którego jesteśmy przyzwyczajeni, że ludzie rozstają się po kilku latach i po prostu są wyalienowani, są wrogami swoimi. A tutaj może być zupełnie inaczej, ale też możemy mogą się też spotkać na zupełnie innym poziomie, tak? Gdzie już tak. Na przykład już będzie mężczyzna bardziej gotowy, gdzie on już będzie, u niego będzie bardziej to serce otwarte na zmianę, na nowego siebie, na swoją męskość, gdzie on będzie mógł stanąć w męskości, a my już nie będziemy musiały mu pokazywać palcem tego miejsca, nie? Tylko on już sam stanie w tej męskości. Myślę, że to jest takie bardzo ogromne wyzwanie dla kobiet, żeby właśnie rozgraniczyć, kiedy ja jeszcze zapraszam, a kiedy już wywieram presję. Ile jeszcze mam zapraszać, a kiedy właśnie odstąpić i rzeczywiście, jeżeli on nie czuje się gotowy i nie będzie, to ja akceptuję to w sobie i zajmę się sobą. Bo to jest trudne, to wymaga ogromnych pokładów autorefleksji, naprawdę wspierania siebie, stania za sobą. Myślę, że też towarzystwa innych kobiet. Myślę, że też oj, tak. Konfrontowania właśnie swoich przeżyć z innymi kobietami, bo fiksując się naprawdę na partnerze, będąc tylko znowu w tym oku cyklonu, my nie widzimy reszty. Nie widzimy reszty. Ale to jest bardzo piękne właśnie, w którą stronę płynie ta konwersacja, bo w momencie, kiedy odstępujemy od takiego właśnie pokazywania, ciągnięcia za rękę i w ogóle, oni często się reflektują. Oni często właśnie wtedy, dopiero wtedy zauważają coś. Ja nie zliczę przypadków, konfliktów między mną a moim mężem, gdzie mi w pewnym momencie, ja też staram się tak pytać się siebie, czy mi w pewnym momencie nie zależy za bardzo. Czy mi nie zależy bardziej niż jemu. Ja to z nim konfrontuję. Czy nie masz wrażenia, że ja cię popycham za bardzo, czy, że mi zależy bardziej, żebyś ty coś zrobił, albo żebym ja czuła się jakoś tam przy tobie, czy coś takiego? I dyskutujemy o tym. I kiedy on mi powie, wiesz co, mam wrażenie, że rzeczywiście pchasz za bardzo, wiesz? To jest moment, kiedy, okej, Wolter, podziękuj za tę krytykę i zajmij się sobą, tylko sobą.
Naprawdę nie mija wiele czasu, kiedy spotykamy się na nowo i to jest piękne, nowe pojednanie i na tej jakości znowu wyrasta coś nowego. Znowu w energii zachodzi to znacznie subtelniej, a manifestuje się często przez poczucie jakiegoś właśnie bólu, który temu towarzyszy. Ale ciało tak jest i musi to przejść. No właśnie, nawiązując do ciała i do tych właśnie tego bólu, elementu tego dyskomfortu. Jak do ciebie mówi twoje ciało? Ja bym chciała, żebyś odrobinę też o tym opowiedziała, bo to jest fenomenalne i bardzo bym chciała, żeby to wyszło dalej na świat. I bardzo bym chciała tego daru dla każdej kobiety, bo on jest w każdej kobiecie. Tak, tylko sobie na niego pozwolić. Sylwia, opowiedz o tym proszę. Ja mam bardzo czujące ciało. Ja też, ja odczuwam przez ciało. I mam otwarte serce, czująca jestem. Jestem czującą kobietą bardzo. I u mnie to... Mnie bardzo często intuicja prowadzi i czuję na przykład brzuchem, że mi się w brzuchu coś dzieje, że sygnały na przykład, energię od innych ludzi też odbieram poprzez ciało i to mi się później gdzieś tam wyświetla, o co chodzi, tak, jak to chodzi, co to znaczy, czym to jest dla mnie. No to jest na pewno też takie zakorzenienie w swoim sercu i w swoim łonie. No u nas łono kobiety, no to jest moc. Tam jest prawdziwa moc kobiety. I zanurkowanie tam, osadzenie się, bycie w tej energii, bo stamtąd wszystko płynie. To my kobiety zasilamy się od Matki Ziemi. To od Matki Ziemi płynie i nasza moc, i to, jak jesteśmy ugruntowane, czy jesteśmy osadzone w siebie, w sobie, żeby ta energia nie była tylko gdzieś tam fruwała i tylko żebyśmy ją ucieleśniały. To jest, nie umiem tego dokładniej tak, wiesz, wytłumaczyć, jak to jest, jak to... Po prostu czuję przez ciało, czuję przez ciało i później mi się po prostu sekwencyjnie coś wyświetla, tak? Co to znaczy, czym to jest dla mnie, albo ewentualnie mam z tym popracować, czy były jakieś traumy zapisane w ciele, które na przykład pokazały się w postaci chorób, czy jakiegoś uczucia dyskomfortu. Nie wszystko to musi być od razu jakaś praca na nie wiadomo jakich głębokościach. Nie, no pewnie, że nie, ale... Nie za każdym razem trzeba brać tą łopatę i po prostu kopać i nie wiadomo do czego się dokopywać, ale jeśli czuję gdzieś, że jest jakaś blokada, że to powtarza się, tak? Że to się powtarza cyklicznie, to nie ignoruję tego. Jasne, świetnie. I to jest też spotkanie ze swoimi emocjami, tymi takimi, z którymi się jest trudno spotkać, czyli gniew, pozwolić sobie na to, płacz, smutek, na te wszystkie emocje, które gdzieś były zablokowane w ciele, pozwolić sobie na nie i zobaczyć, jak one nas bardzo zasilają, jeśli pozwolimy sobie je przeżyć, a tego... Tak. Tak. A tego się nie chce, tak? Nie chce się tego. Ucieka się od tego, co niewygodne, od tego, co trudne, co smutne, a tam są największe skarby, tam jest największa mądrość zapisana. I... Zgadza się. Ja bardzo często gdzieś tam w moich treściach i też w procesach takich indywidualnych z moimi klientkami czy klientami, jeżeli dobijamy do bólu, to trzeba przez niego przejść, bo uciekając od bólu, to dopiero wbijamy się w cierpienie. Że ból jest... Tak, jesteśmy w cierpieniu, dokładnie. Tak, ból jest wrażeniem, jest fizycznym wrażeniem, ale tak naprawdę on nie zagraża życiu. To jest po prostu fizyczne wrażenie, nic więcej. Bardzo, bardzo mocno odczuwalne. I emocjonalnie też bardzo mocno odczuwalne. Natomiast unikanie konfrontacji z czymś takim jest czymś, co wskazuje de facto na cierpienie. I pracuję z ludźmi, którzy cierpią od wielu lat. Tylko dlatego, że nie potrafili objąć odpowiednio swojego bólu, bo prawda jest taka, że jak obejmiemy dobrze to, co nas najmocniej blokuje, boli właśnie albo sabotuje, to się staje energią, która zasila najbardziej. Tak jak ty mówisz o tym, że właśnie czujesz poprzez ciało, to ja wspomniałam, że ja no, nigdy nie przyznałam się wcześniej w moich mediach do tego, że czuję energię, ale ja również ją czuję poprzez ciało. Ja nie widzę aur, nie mam jakichś wizji, nie mam jakichś tam, nie wiem, słuchowych wrażeń, ale gdy rozmawiam z daną osobą, gdy prowadzę ją poprzez indywidualny proces albo gdzieś tam w moich grupowych,
czuję takie właśnie ciekawe sensacje, takie wrażenia. Ja tylko wiem, że to nie jest moje. Ja automatycznie kieruję to wtedy, jak gdybym po prostu cała moja energia kierowała się na drugą osobę. Jestem ciekawa ciebie, co, skąd się to bierze, jak to na ciebie wpływa, jak to powstało, jak ty to czujesz, czy ty to czujesz w ogóle. Często mam wrażenie, i być może ty również, jako osoba wrażliwa, że ja czuję za kogoś jakby. Tak. I ważne jest to, żeby nie wchodzić w tą narrację, nie utożsamiać się z nią, żeby, bynajmniej dla mnie tak było, na początku, kiedy zauważyłam u siebie tą dynamikę, żeby czyjeś emocje nie definiowały mnie, że to nie jest o mnie, że ja czuję, to nie znaczy, że ja się z tym identyfikuję. I to dla mnie był taki game changer, że musiałam siebie w tym rozpoznać, nie? Siebie, stanąć w swojej autonomii i w swojej suwerenności i dopiero z tego miejsca mogę z drugą osobą pracować, tak? Jasne, bo te osoby, które są właśnie wysoko wrażliwe, introwertyczne, bardzo empatyczne, one często czują, że to jest moje największe przekleństwo. Gdzie ja nie wchodzę między ludzi, to zawsze jakby zestroję się z kimś, kto jest najbardziej taki narzekający, wkurzający, ma największe potrzeby, trzeba go wysłuchiwać czy ją i non-stop po prostu trafiam na takie osoby. Natomiast no, w momencie, kiedy zaczynamy się pytać, czy to jest moje w ogóle, czy to jestem ja, czy to jest ktoś inny, a gdzie ja to czuję, a jakie to jest, jakie intensywne, gdyby miał kolor, to jaki? Jak się zaciekawiamy tym uczuciem i dosłownie z poziomu niemalże takiej ciekawości dziecięcej, jakie to jest moje, czy to na pewno jest moje? Gdyby to miało kształt, to jaki, gdzie ja to w zasadzie czuję? To automatycznie oddzielamy się od tej drugiej osoby, tylko właśnie wbijamy się w siebie i jednocześnie mamy to pole tutaj do interpretacji, co ja teraz mogę z tym zrobić. Co ja teraz mogę z tym zrobić? Bo ta wysoka wrażliwość i ta empatia, one są mega pomocne jako dary. To są dary. Tylko to, że i to ty też jeszcze potwierdziłaś tym, co powiedziałaś, my, szczególnie kobiety, nie jesteśmy uczone granic. I dlatego tak. Nasza empatia i wrażliwość rozlewa się wszędzie. I rykoszetem bije w nas potem. I ja również się z tym mierzyłam jako osoba wysoko wrażliwa i jednocześnie bardzo introwertyczna. Matko kochana, ja wracałam do domu wydrenowana totalnie, jeżeli miałam do czynienia z więcej niż dwiema osobami na dzień. Totalnie wydrenowana. Ja się zastanawiałam, czemu i dlaczego tak jest. Ale potem faktycznie, jakby zagłębiając się w siebie, gdzieś miałam wyciek energii po prostu, własnych zasobów. Dla kogoś starałam się za bardzo, wczuwałam za mocno, zależało mi za bardzo z kolei. Bardzo, tak, tak. A to nie jest okej. Okay. To odbiera wolność drugiej osobie, paradoksalnie. A powiedz Sylwia, z twoich praktyk, twoich obserwacji i też tego, jak ty prowadzisz te procesy swoje ze swoimi klientkami, to co jest taką najważniejszą radą, jaką bardzo byś chciała, żeby każda kobieta przyjęła dla siebie? To jest bardzo, bardzo proste, żeby słuchać siebie, żeby to trochę brzmi jak truizm, ale żeby być w bliskości ze sobą. To jest podstawa wszystkiego. W bliskości, w miłości. Tutaj powiem też, że chodzi o miłość, tylko że ta miłość nie tak bardzo rozumiana, jak nas tego nauczono, bo to jest zupełnie inny odcień miłości. To nie jest ta miłość cukierkowa. Bo aby nie kochamy tylko siebie wtedy, kiedy jest cudownie, fantastycznie i kiedy kwiaty kwitną, tylko kiedy jest zgnilizna i kiedy śmierdzi, tak? To wtedy jest trudno siebie pokochać. Oj tak. Kiedy nie jest fajnie i to jest wielka sztuka bycia właśnie w tej tych różnych odcieniach miłości, ja bym to tak nazwała. Że one nie zawsze są takie świetliste i nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest różowo. I pokochać te części nasze, które takie nie są. Oj tak, po prostu totalnie to ze mną gra, to co mówisz.
jest właśnie takie jasne, to może brzmieć takim właśnie truizmem, żeby stać przy sobie, kochać siebie. Bo ostatecznie te hasła, ich jest tak dużo. Ja już też tego nie używam za bardzo, bo już to takie bardzo powszechne się zrobiło. Tak, i to, ja też się z tego śmieję, że no kurczę, największym, najlepszym rozwiązaniem jest dokładnie to, o czym wszyscy już za przeproszeniem trochę żygają. Pokochaj siebie! No właśnie. Tylko no właśnie, to jest to, że to się stało takie wyświechtane i takie płytkie właśnie dlatego, że ma taką wielką moc i wszyscy o tym zaczęli mówić, ale nie każdy zgłębił ten poziom, o który chodzi. Tą esencję, tak, tego, właśnie. Że... Właśnie, dlatego my żygamy tymi hasłami po prostu, ale jeżeli się je zgłębi, to się zauważy, tak, to jest stanie za sobą, miłość do siebie, to nie są jakieś zachwyty i w ogóle celebracja non-stop, tylko właśnie czasami, może jak jestem wściekła, zrozpaczona, nienawidzę czegoś lub kogoś, zszarpałabym dosłownie, ale czuję, że zawiodłam po całej linii, naprawdę, za przeproszeniem, no zryłam po całej linii. Jak bardzo wtedy jestem w stanie stać za sobą? Tak. I wtedy jest trudno powiedzieć, że kocham siebie, tak? Tak, dokładnie. Natomiast często wtedy moje klientki, kiedy o to pytają właśnie z tym, co to znaczy to kochać siebie, bo to jest temat, który wybija bez przerwy. Tak. Wtedy pewnie taka alegoria mi na przykład bardzo pomaga, wielu moim klientkom również. No okej, okay, jeżeli jesteś mamą, albo byłaś dzieckiem i miałaś mamę, no większość z nas raczej tak, czy osobę, która weszła w rolę mamy, to te momenty, kiedy przynosiłaś piątki do domu, to okej, okay, to jest święto i fajnie, ale gdybyś miała być taką matką dla siebie na przykład, albo dla swojego dziecka, to dziecko przychodzi, nie wiem, z dwójką albo z pałą i co? I teraz to spadaj? Teraz to cię nie lubię? Teraz nie zasługujesz? To czemu jesteśmy tacy dla siebie? Nie, to jest bardzo nie fair właśnie, a takie coś sobie robimy. A trochę oczekujemy, żeby wszyscy nas kochali bezwarunkowo. Tylko jak się tak kochać, jak mamy być tak kochane, jeżeli sobie tego nie dajemy? I nie przyjmujemy. Nie przyjmujemy, tak. Wspomniałaś jeszcze, Sylwia, wcześniej o tym, jakie procesy też mężczyźni muszą zrobić przy kobietach czasami. Jak rozmawiałyśmy wcześniej właśnie o tym, jak wystać właśnie w tym, żeby nie ciągnąć go za rękę, odstąpić od tego, zająć się sobą. Co w Twoim odczuciu jest największym wyzwaniem dla mężczyzn z kolei na ten moment, kolektywnie na świecie? No, takim największym wyzwaniem dla mężczyzn to są ponowne narodziny, według mnie. Ponowne narodziny do męskości i to się wiąże z czymś, co jest bardzo, bardzo trudne dla mężczyzny, z odejściem od matki. Okej. To jest ogromne wyzwanie dla mężczyzn. Widzę wśród mężczyzn, którzy przepięknie się rozwijają i stają w swojej męskości, w swojej charyzmie. No, jeśli mężczyzna stoi energetycznie przy matce, ona będzie go zawsze osłabiała, ona zawsze będzie go drenowała. I tutaj nie mówię o takim wydźwięku pejoratywnym, bo matka jest matką, to jest pierwsza kobieta, która dała życie, to jest pierwsza relacja, którą zarówno kobieta, jak i mężczyzna ma. No, to jest relacja z matką, w łonie już. Ale to, co mężczyzn bardzo osłabia i później ten ruch taki w stronę kobiety, to jest nie ruch mężczyzny w stronę kobiety, tylko ruch dziecka do matki. I to jest coś, co kobiety bardzo, bardzo wyczuwają. Niektóre są świadome tego, niektóre nie. Jest też najczęściej w tych kwestiach, gdzie seks już nie płynie, że już tam się coś wysyciło, już nie ma tego ognia, nie ma tego zasilania, nie ma pożądań, nie ma namiętności, nie ma w związku. Związek nie jest żywy po prostu, miłość nie jest żywa. Coś się wypala, coś się wygasza. I no tutaj łatwo jest o tak zwany skok w bok. Jedno idzie w prawo, drugie idzie w lewo. Tak to bywa, ale takie zagłębienie się w siebie i dla mężczyzny, no to jest przede wszystkim takie ponowne narodziny do męskości. I to jest trudne. To jest trudne dla mężczyzny.
Ale to już się dzieje. Ja to już zauważam, ja to widzę. Mhm. Ja z takimi mężczyznami też mam do czynienia i to jest coś, tego się nie da opisać, jak kobieta się czuje przy takim mężczyźnie. Oj, zgadza się, zgadza się. Takich, to jest, to takich mężczyzn można tego jest doświadczyć. Mnie, co mnie zadziwia, takich mężczyzn jest masa i co więcej, takich mężczyzn, którzy są gotowi stanąć właśnie też do takiej roli, jest masa. Tak. Często natomiast zauważam, że kobiety nie widzą ich, bo są albo wyczulone na to, że nie chcę już tego, co mam i mnie to męczy i paradoksalnie doświadczam właśnie tego i takich facetów, albo wtedy one nie wiedzą dokładnie, co zrobić wtedy, kiedy mają takiego faceta przy sobie, bo to nie jest facet, który powie, który będzie ciągle ciumkał. To jest facet, który powie, przekraczasz moją granicę, cofnij się i zastanów się, co robisz. To jest facet, który nie boi się swojej agresji, co więcej. I robi z niej użytek do sprawowania władzy nad sobą, swoimi emocjami. Paradoksalnie to sprawia, że kobieta czuje się niebezpiecznie, o ile ona potrafi wyjść z roli małej dziewczynki albo matki. Tak. Bo jest łatwo się zagubić właśnie w tym takim, jestem kobietą, jestem matką, jestem dzieckiem i gdy jestem kobietą, to widzę w nim partnera, mężczyznę. Gdy jestem matką, w nim widzę dziecko już, bo on już jest niżej. Gdy ja wchodzę w rolę dziecka, on ma być dla mnie tatą, moim opiekunem. I są takie fluktuacje. I to jest naturalne. To jest naturalne, dokładnie tak. Dokładnie tak. I w tym nie ma nic złego. Tylko właśnie to wymaga znowu dużej autorefleksji swojej i refleksji wewnątrz relacji z partnerem czy partnerką. Kim ja dla ciebie jestem w tym momencie? Lub kim ty myślisz, że ja dla ciebie jestem poprzez moje zachowanie, które obserwujesz? A to już wymaga naprawdę otwarcia na krytykę. Ja czasami się śmieję, że mój mąż ma hasło na to. Jak ja czasami po prostu zaczynam trochę mamować, to on do mnie mówi mamula. To jest taki wzrost mamy i Ula. Ula to jest moja mama z kolei. I tak mi mówi, ale mamula z ciebie wychodzi. Po prostu ja już wtedy, znowu. Ja mu ufam, to jest moje zadanie. Ale ja czasami też mu muszę powiedzieć, że coś tutaj... To się przyjmuje różnie, ale to jest potrzebne. To jest bardzo potrzebne. Także bardzo Ci dziękuję, że to też powiedziałaś, bo to nie jest proste, żeby w tym być i na pewno nie, to nie jest konwersacja na raz. Tak. To jest płynący rodzaj komunikacji, gdzie my jesteśmy w danym momencie, danego dnia nawet. I to jest przede wszystkim komunikacja, czego nie ma w większości związków, bo w większości związków jest tylko i wyłącznie zadaniowość. To jest tak jak w pracy po prostu. Nie ma nas, nie ma głębi, nie ma dialogu, nie ma porozumienia. Mężczyźni też nie są tego nauczeni, żeby, no nie chcę tutaj kategoryzować, ale w większości przypadków, że nie potrafią rozmawiać, nie potrafią się otworzyć. A my z kolei wchodzimy też w taką narrację zadaniowości, tak, że nasze życie polega tylko i wyłącznie na zadaniach, czyli tam dzieci do szkoły zawieźć, dzieci po szkole odebrać, praca, dom i to jakieś planowanie wakacji i to wszystko. I tę samą zadaniowość czuję, że wprowadzamy też do erotyki, co jest po prostu zabójstwem totalnym. Sylwia, opowiedz jeszcze, to mam takie pytanie, takie może trochę z czapy, ale gdybyś miała ostatnią godzinę swojego życia, wszystko, co kiedykolwiek zrobiłaś, powiedziałaś, przekazałaś, totalnie przepadło i miałabyś powiedzieć coś, co wiesz, że będzie zapamiętane przez tych parę osób, które ci towarzyszą w tym momencie i pójdzie dalej. Co by to było? To, co mi towarzyszy od dłuższego czasu, czyli wewnętrznie, chciałabym, odchodząc z tego świata, czuć radość życia, czuć, że moje życie było zajebiste, żyłam tak, jak naprawdę chciałam, odchodząc z tego świata, mam poczucie spełnionego życia, że było ono spełnione. I
I to, co mi teraz towarzyszy, no to jest taka ogromna radość życia. I to byś chciała, żeby zostało im przekazane. Tak, tak. Radość życia. Myślę, że tutaj radość życia, no i miłość. Tutaj parę razy to padło, to słowo, ale ono jest taką też esencją mojego życia. Miłość i piękno, gdzie jak ja doświadczałam tej miłości. Pozwalałam sobie doświadczać miłości, bo też pozwalałam, tak. Tym jest też problem, tak, żeby pozwolić sobie doświadczyć miłości, żeby nie zamykać się na miłość pomimo wszystko. I no i ta radość życia, która jest taki daje drive, taki napęd i że chce się po prostu więcej, że to wszystko miało sens po prostu. Brzmi pięknie. Sylwia, ja z tobą mogłabym dyskutować znacznie, znacznie dłużej, natomiast myślę, że to już będą tematy na może inne odcinki, natomiast bardzo ci dziękuję za to, że się zgodziłaś na to spotkanie, że mogłaś przekazać też część swojej mądrości. Bardzo ufam, że pójdzie to dalej i kochani, gdybyście chcieli znaleźć Sylwię, to w opisie filmu jest kontakt do niej na jej media społecznościowe, także wbijajcie tam. Bardzo zachęcam do obserwacji jej profilu. I no cóż, Sylwio, po prostu bardzo ci dziękuję. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Ja też ci dziękuję z całego serca za to zaproszenie i no i cóż mogę dodać? Wszystkiego, co najlepsze, co najcudowniejsze i tej prawdy, która jest w nas i tej prawdy, która tak naprawdę ma pierwszeństwo. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Wszystkiego dobrego, Sylwio. Dziękuję. Pa.